Cześć! Wczoraj organizatorzy 40. edycji rajdu Dakar oficjalnie zaprezentowali trasę styczniowej imprezy. Będzie ona prowadziła z Peru przez Boliwię aż do Argentyny. Dlaczego zatem posługujemy się nazwą Dakar, który jak wiadomo jest stolicą Senegalu? Zapraszam na kolejny odcinek rajdowego świeżaka i jedziemy! Rajd Dakar, którego starsi widzowie mogą jeszcze kojarzyć z nazwy Paryż-Dakar, to impreza organizowana zazwyczaj na początku roku. Co ciekawe, ta wymagająca terenowa próba jest dostępna również dla amatorów, którzy zazwyczaj stanowią aż 80% uczestników. Wszyscy zawodnicy przez około 2 tygodnie podróżują przez pustynię, a długość odcinków specjalnych sięga nawet kilkuset kilometrów dziennie. Z tego powodu używa się specjalnie przygotowanych pojazdów terenowych, które są znacznie wytrzymalsze od tych stosowanych w rajdach płaskich. Sama historia rajdu Dakar sięga roku 1977, kiedy to Francuz Thierry Sabine, który wówczas brał udział w rajdzie Abidjan-Nicea, źle skręcił i zabłądził na pustyni w Libii. Szukając właściwej drogi i mając dużo czasu na przemyślenia, doszedł on do wniosku, że pustynne wydmy to idealny teren do przeprowadzenia sportowej rywalizacji. Jeszcze tego samego roku w grudniu zorganizował on przejazd z Paryża do Dakaru. Drugiego dnia świąt 1978 roku 182 samochody i motocykle zameldowały się na paryskim placu Trocadero, skąd wyruszyły na pierwszy w historii rajd Dakar. Do mety dotarły 74 maszyny, a pierwszym zwycięzcą został Cyril Nevy na motorze Yamaha 500 XT. 14 stycznia 1986 roku rajd zawitał na terytorium Mali. Thierry Sabine, który odbywał tam rutynową kontrolę helikopterem, nadział się na piaskową burzę i wspólnie z kilkoma towarzyszami pożegnał się z życiem. Jego prochy zostały rozrzucone nad pustynią. Przez lata trasa rywalizacji ulegała stopniowym modyfikacjom, a w 1991 roku swoje pierwsze z 13 dotychczasowych zwycięstw odniósł wybitny motocyklista Stefan Peterhansel. 4 lata później miejsce startu rajdu Dakar po raz pierwszy przeniesiono z Paryża. Wybór padł na hiszpańską Grenadę. Ceremonia startu wróciła jeszcze do stolicy Francji, ale po raz ostatni miało to miejsce w 2001 roku. W tym samym roku rajd po raz pierwszy w historii wygrała kobieta, Jutta Kleinschmidt. Co ciekawe, Niemce już 3 lata wcześniej udało się triumfować w jednym z etapów rajdu. W 2008 roku, jeszcze przed startem imprezy, w Mauretanii zginęło 4 Francuzów. Po licznych konsultacjach zdecydowano o odwołaniu zmagań. Rok po tragicznym wydarzeniu imprezę przeniesiono do Ameryki Południowej, gdzie organizowana jest po dziś dzień. 4 podstawowe klasy, w jakich rywalizują zawodnicy, to motocykle, quady, samochody oraz ciężarówki. Wielu producentów traktuje rajd Dakar jako poligon doświadczalny, starając się dowieść wytrzymałości swoich maszyn. Trzeba jednak pamiętać, że większość pojazdów jest znacznie zmodyfikowana w porównaniu z egzemplarzami seryjnymi. Warto zauważyć, że rajd Dakar jest imprezą bardzo niebezpieczną. W 2015 roku śmierć z powodu przegrzania organizmu poniósł polski motocyklista Michał Hernik. Według obliczeń agencji AFP podczas imprezy z życiem pożegnały się do tej pory 54 osoby, z czego 19 stanowili uczestnicy zmagań. W 2015 roku historycznego zwycięstwa dokonał Rafał Sonik. Kierowca quada jako pierwszy Polak w historii stanął wówczas na najwyższym stopniu podium. 3 lata wcześniej w składzie zwycięskiej załogi w kategorii ciężarówek znajdował się co prawda Dariusz Rodewald, jednak występował on w rajdzie na podstawie holenderskiej licencji rajdowej. W styczniu 2018 roku na starcie w Limie pojawi się 10 reprezentantów Polski, a jedynym biało-czerwonym za kierownicą samochodu będzie Jakub Przygoński. Oprócz niego do rywalizacji przystąpi 4 motocyklistów: Maciej Giemza, Paweł Stasiaczek, Jakub Piątek oraz Maciej Berdysz. Rolę pilotów innych załóg będą pełnić Sebastian Rozwadowski i Maciej Marton, natomiast mechanikiem jednej z ekip jadącej ciężarówką będzie Michał Wrzos. Mam nadzieję, że chociaż po części udało mi się przybliżyć Wam klimat panujący na Dakarze, a jeżeli macie jakieś pytania i sugestie, to śmiało zostawiajcie je w komentarzach pod tym filmem. Ja Wam dziękuję za ten materiał rajdowego świeżaka i zachęcam Was do udziału w naszej zabawie, a poszczegóły odsyłam do 23 odcinka. Dzięki wielkie za ten materiał, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!